Siedzę w tym momencie przed komputerem, przestraszony i bezradny. Za chwilę zostanę zamordowany, chociaż nie znam dokładnego momentu. Przyjaciel mi opowiedział dziś tę historię. Jego ciocia opiekowała się nim, odkąd był jeszcze małym chłopcem. Wczoraj opowiedziała mu, jak zginęli jego rodzice. Opowiadając, dość dobrze ją naśladował. Ich oboje znam od dawna. Byli misjonarzami w pewnym nieciekawym południowoamerykańskim kraju. Jednej nocy do szpitala wtargnął mężczyzna, przerażony do granic obłędu. Powiedział im, że jego siostra została zabita przez La Muerte Blanca i był przekonany, że po niego przyjdzie w następnej kolejności. Czym jest Muerte Blanca? Najwyraźniej to jakiś potwór z legend typu Chupacabra, czy coś takiego. Nazwali ją Białą Śmiercią, albo Białą Dziewczyną, ponieważ była to dusza kogoś, kto znienawidził życia tak bardzo, że powróciła do naszego świata z zamiarem zabicia każdego, kto o niej opowiadał. Mężczyzna dowiedział się o tym mściwym duchu od swojej siostry kilka godzin przed jej śmiercią. Była to dziewczyna o martwych, czarnych, zawsze zapłakanych oczach. To coś poruszało się w ogóle nie poruszając nogami i śledziło swoje ofiary do ich domów. Jeśli nie byłeś świadomy, że podążało za tobą, to w chwili twojego powrotu do domu rozlegnie się pukanie do drzwi. Jedno stuknięcie. Przyszła po twoją skórę, której użyje do przykrycia swojego gnijącego ciała. Dwa stuknięcia. Przyszła po twoje mięśnie, dzięki którym będzie zgrzytać zębami. Trzy stuknięcia. Przyszła po twoje kości, z których zrobi noże do zabijania swych ofiar. Cztery stuknięcia. Przyszła po twoje serce, które będzie nosić na szyi na łańcuszku. Pięć stuknięć. Przyszła po twoje zęby, które wypoleruje i schowa do pudełka. Sześć stuknięć. Przyszła po twoje oczy, którymi zobaczy twarze twoich najbliższych. Siedem stuknięć. Przyszła po twą duszę, którą pożre w całości. Nie możesz odejść z tego świata, dopóki jesteś w jej żołądku. Będzie to powtarzać przy każdych drzwiach czy lustrze, które stanie jej na drodze do ciebie. Możesz próbować jej uciec, ale jest szybsza niż najszybszy człowiek. Jeśli tylko opuścisz swój dom, gdy będzie pukać, to następnym razem, gdy cię dopadnie, nie będzie już taka miła. Facet był przekonany, że to coś zabiło jego siostrę. Próbował powiedzieć o tym policji, ale go nie słuchali. Potem próbował porozmawiać z księdzem, ale ten odesłał go, gdy zobaczył, że to coś za nim podąża. No tak, zapomniałem. To może cię dorwać tylko wtedy, gdy komuś o tym powiedziałeś. Albo widziałeś, jak to coś kogoś zabija. Mężczyzna na tym zakończył swoją opowieść. Ukradł samochód jednego z misjonarzy i nigdy więcej go nikt nie widział. Najwyraźniej jego rodzice natychmiast zadzwonili do jego cioci opowiedzieć, co się wydarzyło. Znaleziono ich rano, rozczłonkowanych i obdartych ze skóry. Ich ciała były pokryte małymi, wręcz dziecięcymi odciskami dłoni. Jego ciotka była wczoraj ostro wcięta i powiedziała mu o tym. On z kolei opowiedział o tym mi w szkole. Zanim przyjechała policja, jego ciotka została zamordowana ubiegłej nocy. Zadzwoniłem do niego wieczorem. Powiedział mi, że ktoś go goni, a teraz puka do drzwi. Kazałem mu przestać sobie robić jaja. Na chwilę skierował telefon w stronę drzwi, a ja usłyszałem spokojne, powolne pukanie. Sekundę potem był już tylko trzask drzwi wyłamywanych z zawiasów i krzyk mojego umierającego przyjaciela. Potem w słuchawce usłyszałem głos małej dziewczynki. Świadek. Rozłączyłem się. 3 minuty temu ktoś zapukał do moich drzwi. Musi zapukać 28 razy do drzwi wejściowych, 28 razy w lustro i kolejne 28 razy do mojej sypialni. Robi to powoli. Myślę, że chce jeszcze bardziej mnie przestraszyć. Daje mi do zrozumienia, że czeka mnie śmierć. Nie będę uciekał. I tak mi nic to nie da.
Minutę temu zaczęła pukać do mojego pokoju. Niedługo skończy. Było mi naprawdę miło was poznać. Naprawdę. Świadek.